dobry. Dzisiaj gościem OX.pl jest pani Elżbieta Szołomiak z Ustronia obecnie. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja zapytam najpierw tak chronologicznie od początku. O dzieciństwo. Czy ma pani wspomnienia z dzieciństwa? Czy mogę o nie zapytać? Naturalnie mam wspomnienia z dzieciństwa. Urodziłam się w Jarosławiu na południowym wschodzie. I mieszkałam tam z rodzicami jakiś czas. Potem przez 5 lat mieszkałam na tak zwanych ziemiach odzyskanych, zachodnich. Wróciłam do Jarosławia, naturalnie jako dziecko z rodzicami. Ukończyłam w tymże Jarosławiu liceum sztuk plastycznych. Po maturze wyjechałam na studia aż do Torunia. Po studiach w 1965 roku był dyplom. Osiedliłam się w malutkim miasteczku na Opolszczyźnie, które się nazywa Głuchołazy. Jest bardzo urokliwy i leży u podnóża gór Jeseniki, które w dużej części są po czeskiej stronie. W tym miasteczku mieszkałam 20 lat. W Opolu należałam do Związku Artystów Plastyków. Nawet można powiedzieć, że bo jestem starej generacji plastykiem, że zakładaliśmy ten związek w Opolu i do Ustronia przeniosłam się w 1984 roku. Chyba trafiliśmy dokładnie w rocznicę, bo to było 2 dni przed Wigilią, 22 grudnia 1984. No i od tego czasu nie powiem, że mieszkałam bez przerwy w Ustroniu, ponieważ ciągle byłam albo w rozjazdach, potem przez zawarte małżeństwo z Niemcem. Pomieszkiwałam w Niemczech. Mówi się na to, że na 2 domy, bo byłam częściowo w Polsce, częściowo w Dolnej Saksonii, Niedersachsen. Ale była pani też w bambusowych chatach, że tak przerwę, pozwolę sobie. To przeskoczyliśmy bardzo temat z cywilizacji do chat bambusowych. To jest Birma. To jest mój ukochany kraj, azjatycki, należy do najbiedniejszych krajów świata. I w tej Birmie są bardzo duże atrakcje turystyczne, jeżeli się jeździ indywidualnie. Takie jezioro, na którym jest 24 domy na wioski na palach zbudowane. One są właśnie z bambusa. Ja będę takim strażnikiem czasu i strażnikiem tematów, bo pani życiorys i artystyczny, i podróżniczy można byłoby obdzielić tym życiorysem kilka odcinków. Zanim przejdziemy do twórczości, jakie kraje pani zwiedziła? Oczywiście to są podróże związane częściowo z artystycznymi sprawami, ale w dużej mierze tak naprawdę to są pani prywatne podróże. Czy mogę spytać, w jakich miejscach pani była? Oprócz tej firmy. Że zawód artysty plastyka i malowanie obrazów otworzyło mi okno na świat, bo te pierwsze podróże były z wystawami, które były organizowane w krajach tych socjalistycznych, to organizowane były przez państwo, ale na zachodzie przez prywatne kanały. I tym sposobem wyjechałam do Niemiec Zachodnich, do Szwajcarii, ale pierwsza odległa podróż, taka międzykontynentalna, miała miejsce w 1987 roku do Kanady. Samotna podróż z Polski, z Warszawy, z Okęcia do Montrealu i do stanu Alberta w Kanadzie. Była to podróż docelowa. W Kanadzie mieszka nasza rodzina, rodzina mojego ojca, starej generacji. Przedwojenna emigracja. Który kraj oprócz Birmy był dla pani ciekawy, interesujący, obfitujący w jakieś przygody czy historie? Bardzo. Wymienię może te kraje. Tak, bardzo proszę.
Kanada, później była Australia. Australia była kilkakrotnie. Mam na Tasmanii rodzinę. Też mój stryj, brat mojego ojca, był też artystą, rzeźbiarzem i malarzem. Już nie żyje w tej chwili. Potem jak związałam się małżeństwem z obywatelem niemieckim, który ułatwiał te podróże, jeździliśmy po Azji Południowo-Wschodniej. I to była indywidualnie, tak po harcersku z plecakami i z mieszkaniem w hostelach. Z wynajmowaniem auta, z podróżami ich środkami transportu. Z tych krajów wymienię Tajlandię, Kambodżę, Birmę, Indonezję, kilka wysp Indonezji, wyspa Bali, Lombok. Nie wszędzie byłam z tym małżonkiem, bo jeździłam też indywidualnie. Sama byłam też w krajach Azji kilka razy. Nie bała się pani podróżować samotnie? Nie, chociaż nie jest to fajne, ale nie bałam się, bo zawsze jakiś miałam cel, gdzie musiałam dotrzeć. W Indonezji doszło nawet do tego, że miałam wystawę w Dżakarcie, bo współpracowałam przez wiele lat. Po tych podróżach azjatyckich zaczęłam malować kobiety azjatyckie, bo Azja to jest piękny, kolorowy świat. I też biedny. Takie same są obrazy pani, piękne, kolorowe, mające swoją energię, która jest pozytywna bardzo. Kolorystką jestem z natury, mówiono mi to już w szkole średniej plastycznej. I ta Azja mi bardzo pasowała i zainteresowało się obrazami Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Ta współpraca trwała długo, 15 czy 20 lat. Ileś wystaw było w Warszawie, wystawa w Gdańsku. A teraz wystawa jest w Koczowie, przynajmniej do końca grudnia. I w Dżakarcie też, no, w Indonezji. Ale Indonezja jest fascynująca, rewelacyjna. Każda wyspa ma swoją odrębną kulturę. Czasami im biedniejszy kraj, tym bogatszy kulturowo i ludzie są lepsi, czy nie można tak uogólnić? To jest tak szalona różnica i tak inny świat. Przede wszystkim prace są wykonywane manualnie. Nie ma maszyn, nie ma hałasu. Jest symbioza z naturą. Jest śpiewanie, ludzie się śmieją. Żyją w taki bardzo prosty sposób i tak się też odżywiają. Budują z tych materiałów dostępnych, czyli z bambusa głównie, bo bambus jest takim uniwersalnym materiałem w Azji. I również no, kamień, ale wracając, no, byłam w Kambodży, w tym centrum Angkor Wat, gdzie są świątynie kmerskie porośnięte dżunglą. W Birmie, w wielu miejscach, nad tym właśnie jeziorem takim magicznym również. W Tajlandii centralnej, w Bangkoku, na wyspie Koh Samui, byłam w Tajlandii Północnej, w takich wioskach tajlandzkich, które są ukryte tam, gdzie jest ten tak zwany złoty trójkąt, poletka maku schowane w dżungli. Birma należy do tych krajów, Laos i Tajlandia. Największy procent ma Birma w tej produkcji narkotyków. I na tych wioskach właśnie też byłam. Ale cały czas ciągnęło pani do Polski. Trzeba parę dni maszerować przez dżunglę z kimś tam, z jakimś tym lokalnym hipkiem czy przewodnikiem, nazwijmy to, który zaprowadzi, gdzie to jest. Ale cały czas ciągnęło panią do Polski, prawda? Tutaj była pani
Cały czas. Nigdy nie było takiej pokusy, żeby zostać gdzieś w jakimś kraju. Odwrotnie. Zawsze bardzo tęskniłam za Polską. Nawet będąc w Niemczech, to kombinowałam jakiś pretekst, to najczęściej była wystawa, że jechałam do Polski i chciałam jak najdłużej być w Polsce. To jest coś takiego w korzeniach, że się nie wyrzuci w sercu. No. A zapytam o niezbyt ciekawe historie w podróżach. Czy była jakaś taka sytuacja bardzo niebezpieczna albo zagrażająca zdrowiu czy życiu w tych podróżach, które pani odbyła? W każdej podróży były takie sytuacje trudne, niebezpieczne, ale moja ostatnia taka długa podróż, bo te podróże trwały przeważnie pół roku. Z miejsca do miejsca. Samolot lotniczy był od do, a po drodze przerwy w podróży, stoppingi takie trwające po miesiąc. Ile się dało, bo kraje miały swoje zaostrzenia, ile można. I właśnie ta moja ukochana Birma to była nie była docelowo, bo potem była jeszcze Australia, jeszcze Nowa Zelandia po tej Birmie, ale w tym półrocznym podróżowaniu w Birmie miałam wypadek, który nazwę to zmienił moje życie w dużym stopniu na gorszą jakość, bo wypadek miał miejsce w górach Birmy. Rowerem byłam, z góry jechałam i wpadłam do takiego urwiska. Było to podmyty brzeg przez deszcz monsunowy na brzegu jeziora. Jezioro było niewidoczne, było zarośnięte maksymalnie takimi kolczastymi krzakami. I ja z tym rowerem wpadłam na te krzaki i przeleciałam właśnie z tego urwiska. Do jeziora. Około 2,5 metra, ale główką w dół. Jezioro to jest ileś metrów dalej od brzegu, bo na brzegu jest bagno, bo to jest kraj tropikalny, więc do tego bagna wpadłam. I nie było szansy, żeby się wydostać bardzo długo. I najpierw należało się po prostu odwrócić, żeby jakoś oddychać. Na tym rowerze miałam plecaczek i sprzęt fotograficzny, to wpadło mi też do tego błota. Rower spadł, ciężki taki prototyp, jak to Birmańczycy mają, pożyczony za $5 na cały dzień. Spadł mi na plecy, uszkodził kręgosłup, złamała się ręka, bo tam w tym jeziorze były pniaki, powalone drzewa. Ja no to poleciałam tak z impetem. I szansy nie było, żeby się wydostać, bo taki gliniasty, podmyty brzeg. Ale nastąpiła akcja ratunkowa po jakimś czasie. Ja byłam wprawdzie z partnerem, ale on bardzo był oddalony, pojechał rowerem, już był daleko. A miejsce zakwaterowania było 15 kilometrów od tego miejsca, gdzie wpadłam do jeziora. I kobitki takie, drobne, małe, które szły na targ z ogromnymi koszami na głowie, zobaczyły połamane krzaki. Wiedziały, że coś się stało już. Coś się stało. No to zaczęła się akcja. No, one też nie dały rady mnie z tego wyciągnąć, ale coś takiego by się nie zdarzyło nigdy w Europie. Po prostu postawiły te kosze na brzegu i zjechały po tej glinie do mnie. I zaczęły mnie jakoś pocieszać, tam te rośliny, te glony ze mnie zdejmować. Pani na szczęście była przytomna. I wszystkie trzy tak tkwiłyśmy w tym błocie. Aż się mój partner zorientował chyba dużo później i wrócił. No ale też później tak po harcersku jeden drugiemu na ramionka, on nas tak wyciągał jakoś, powyciągał. Jak dotarłam do wioski, już oczywiście o jeździe rowerem nie było mowy, trzeba było jakoś dojść.
to wioska zorganizowała pierwszą pomoc po birmańsku. Zawołali dwóch szamanów. Przede wszystkim byłam cała zabłocona, ubranie też, wszystko. I trzeba było zorganizować mycie. Nie ma oczywiście wodociągów, bo ja w takiej mieszkałam właśnie w bambusowej chacie. Takiej turystycznej, wynajmowanej turystom. Chwilę trwało. Oni zorientowali się, cała wioska przyszła zobaczyć, jak wygląda ta turystka, która wpadła do błota. Zorientowali się i polecieli. Za chwilę kobiety niosą taką balię drewnianą i każdy niesie wodę. To w butelce, to w czajniku, to w jakimś okopconym garku, bo przecież tam wodociągu nie było. Im tą balię napełnili tam w tej chacie, która nie miała okien, tam był taki mrok. Tylko tyle, co przez szczeliny wpadało światła. No i te ubrania pokazują mi na migi, żeby położyć na progu i żony na to wszystko mi zrobią do porządku. Na następny dzień tak kosteczkę poukładane, nawet adidasy, wyprały, wszystko. Ale ręka była złamana i wisiała, więc trzeba było... Lekarz w Australii, biletów się nie da przebukować, szamani się mną zajęli. Nie powiem, że działali na szkodę. Przynieśli jakieś mikstury i szmatami rękę zawiązali, unieruchomili po prostu i patykami. Ja tą rękę mam do teraz taką krzywą, bo później ta podróż, to było 7 dnia od rozpoczęcia, od początku podróży. Jeszcze przez pół roku podróżowałam z moim partnerem i po Birmie, i po Australii, i po Nowej Zelandii, aż się ta ręka na dziko zrosła. I na szczęście jest teraz no, w miarę w porządku, prawda? No wiadomo, że... Nawet kręgosłup to był następny rozdział. Była operacja kręgosłupa, już druga zresztą. Po tym birmańskim wypadku to już była druga operacja kręgosłupa. I cały czas ma Pani taką siłę i pozytywną właśnie wiarę w to, że wszystko się jakoś ułoży. Nie wiem skąd mam, ale mam. Miałam już mnóstwo operacji i chorób i nie wiem, jakoś psychicznie się nie daje. To bardzo dobrze. To jest chyba najlepsza puenta tej rozmowy. Niestety muszę zakończyć. Wszystkie prace będzie można zobaczyć pod wywiadem. Znaczy nie wszystkie prace Pani, ale część pracy. Zrobimy zdjęcia i spokojnie też zamieścimy. Naszym gościem była Pani Elżbieta Szołomiak. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję również i wszystkich pozdrawiam. Dziękujemy.